Dokonaliśmy stosownej i dogłębnej analizy. Pan przewodniczący klubu się myli, mówiąc, że wieloletnie pokolenia będą spłacać. W projekcie pisze rok spłaty. Rok. W ciągu roku to spłacimy te 60 milionów ze środków o 50 milionów. Nie? Również informuję pana przewodniczącego w moim oświadczeniu, że... No to informuję klub, oczywiście. Radę, panie. Informuję i radę, i klub. Zaprotestować przeciwko temu, że pozwala panu prezydentowi komentować oświadczenia klubu. Było to oświadczenie. Łamie pan regulamin Rady Miejskiej, panie przewodniczący. Jeszcze raz powtarzam. Oświadczenie jest przygotowane przez klub, przez jego najbliższe otoczenie i mamy prawo mieć własne zdanie co do sytuacji finansowej miasta. Ja przypuszczam, że nikt w to, co pan prezydent przed chwilą powiedział, jako ad vocem do tego oświadczenia, nikt z mieszkańców Grudziądza tak naprawdę nie wierzy. I to jest podstawowy problem, panie prezydencie, że usłyszał pan prawdę. Że usłyszał pan prawdę. A pan, panie przewodniczący, jeszcze raz zwracam na to uwagę. Złamał pan regulamin Rady Miejskiej, pozwalając na to, żeby organ wykonawczy komentował oświadczenia klubu radnych. Panie przewodniczący, zupełnie inaczej pan zareagował, gdyby coś takiego wydarzyło się ze strony Platformy Obywatelskiej. Zupełnie inaczej w stosunku do opozycji. I to jest pana stronniczość, panie przewodniczący. Szanowni państwo radni, macie, jeszcze raz powtarzam, pod koniec września zostało wydane sprawozdanie z przebiegu budżetu. To nie są żadne kłamstwa, to jest na piśmie i tam można się zapoznać. Czy ktoś korzysta z tego, czy nie, to jest inna sprawa. Jeszcze raz powtarzam, zadłużenie miasta jest 42%, tam jest napisane. Mamy zdolność kredytową, inaczej bank by nam nie dał kredytu, szanowni państwo. Bank sprawdza i prześwietla samorząd na wszystkie strony. Macie pełną informację.